Ale kiedy czytacie słowo moc, to głębia tego słowa to jest pięciopak. Tam jest mowa o mocy, o potędze, o sile, o zdolności i możliwości Ducha Świętego. Weźmiecie, powiedział Jezus, weźmiecie wy, weźmiecie przez wiarę potęgę moją, siłę moją, moc moją, moje zdolności, moje możliwości. Weźmiecie je, uchwycicie się ich i one będą w was, będą wasze. One nie będą na zewnątrz, one będą w was, centralnie w was. Możecie z nich korzystać. Ilekroć stawałem czy staję w życiu przed jakimkolwiek wyzwaniem, gdzieś, gdzie mierzę się z czymś, z czym nie mam doświadczenia takiego, aby pokonać taką sytuację. Okoliczności napierają. To słowo, wiara w to słowo, wiara w tę obietnicę zawsze mnie pioruje. Mam potęgę Boga w sobie i ty ją masz. Powiedz to. Mam potęgę Boga w sobie. Mam siłę Boga w sobie. Mam moc Boga w sobie. Mam zdolności Boga w sobie. Mam możliwości Boga w sobie. I to masz. I teraz druga rzecz, na którą chcę zwrócić waszą uwagę, która jest związana bezpośrednio z celem naszego życia, z celem tego spotkania, ale każdego kolejnego dnia, kiedy już masz tą świadomość, masz tą pewność, to teraz Jezus mówi tak: i będziecie mi świadkami. Będziecie mi świadkami. Ta moc, potęga, siła, zdolność i możliwości są w stanie złamać każdą barierę. Dzięki temu jesteśmy w stanie być świadkami wszędzie. Jezus mówi po kolei. Będziesz mi świadkami w swoim miejscu pracy, w swojej miejscowości, w swojej rodzinie według ciała. Ale twój wpływ będzie szedł coraz bardziej. Nie ogranicza się tylko tam. Będziesz mi świadkiem w całym województwie, w całym kraju, na całym świecie, gdzie tylko chcesz. Masz potęgę moją, masz moje zdolności. Zależy mi dzisiaj na tym, aby ta świadomość, aby i ta perspektywa całej tej konferencji, tego spotkania były w nas wbite. Raz, że jesteśmy wyposażeni, przyobleczeni mocą z wysokości, ale dwa, żeby wzrosła w nas jeszcze bardziej niż do tej pory odpowiedzialność za bycie świadkami. Wiele nam powierzono i wiele możemy. To jest potężna obietnica Boża. Ale chciałbym też, abyśmy zaczęli. Ludzie mają taką konstrukcję, że zazwyczaj przychodzą, każdy ma jakąś granicę. Granicę, którą sobie ustanowił. Granicę, w której Duch Święty według niego może się poruszać. Coś jest akceptowalne, coś nie jest akceptowalne. Chciałbym, abyś dzisiaj złamał jakąkolwiek granicę. Nieważne, gdzie ją ustanowiłeś. Abyś był otwarty. Aby przepływ życia wyposażył cię jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej do tego, aby ta świadomość i wpływ twój indywidualnie, tam gdzie jesteś, w twojej Jerozolimie, w twojej Judei, w twojej Samarii, aby był jeszcze większy. Jesteście gotowi na to, aby wywalić wszelkie ograniczenia? Cały Kościół odpowiada, kto pokonał?